zapukaliśmy najpierw do sekretariatu wojewody, gdzie pani sekretarka poinformowała, że za udzielenie informacji publicznej odpowiada dyrektor generalny, więc mamy się skierować do gabinetu dyrektora generalnego pana Lecha Waloszczyka. Jednak trzeba będzie poczekać około 40 minut, gdyż jeszcze trwa narada dyrektorów. Po godzinie oczekiwania pani sekretarka dyrektora generalnego poinformowała, że pan dyrektor generalny jest dzisiaj w Warszawie i można ewentualnie jutro próbować z nim spotkać. Zasugerowała również wizytę w gabinecie wicedyrektora. No poszliśmy do tego pana wicedyrektora, gdzie z kolei pan wicedyrektor skierował nas do działu prawnego, do pani dyrektor Bieluszewskiej. Pani dyrektor Bieluszewska poinformowała mnie, że jest osobą kompetentną do udzielania informacji publicznej, ale już teraz może poinformować, że udostępnienie wniosku póki co będzie niemożliwe, gdyż jest poddany analizie. Ewentualnie można próbować drogą pisemną, jednak raczej zostanie wydana decyzja odmowna. Zasugerowała jednak, by próbować złożyć wniosek o udostępnienie tego wniosku pod koniec kwietnia, gdy analiza tego wniosku zostanie już zakończona.